Zabrze dołączy do grona miast oferujących specjalną kartę dla mieszkańców. Będzie upoważniać do zniżek na wstęp do różnego rodzaju obiektów. Choć nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie wprowadzona, to są już pierwsze miejsca, w których będą obowiązywać zniżki. W województwie śląskim karty mieszkańca dostępne są m.in. w Sosnowcu, Katowicach, Pszczynie, Mikołowie czy Rybniku. Karolina Komada. Wstęp na obiekty rozrywkowe, kulturalne czy sportowe dla mieszkańców Zabrze już wkrótce będzie tańszy. Radni przyjęli uchwałę dotyczącą zabrzańskiej karty mieszkańca. Terminu jeszcze nie mamy ustalonego, dlatego że jest opracowywany regulamin i w najbliższym czasie regulamin będzie udostępniony mieszkańcom. Wczoraj się odbyło też m.in. śniadanie biznesowe, na którym zachęcaliśmy zabrzańskich przedsiębiorców, aby aktywnie włączyli się właśnie w ten program, który jest dedykowany mieszkańcom. Karta będzie miała możliwość być plastikową lub właśnie elektroniczną. Karta będzie bezpłatna. Jak na razie jest tylko jej wersja pokazowa, na której widnieją ilustracje graficzne najważniejszych obiektów w Zabrzu. Jest tutaj na karcie także Arena Zabrze, Admiral Palace, Teatr Nowy, czy chociażby hala Monsit, w której... I to właśnie wstęp do tych miejsc ma być dla mieszkańców tańszy. Dzięki niej osoby zamieszkujące w Zabrzu, płacące podatki w Zabrzu, będą mogły korzystać z szeregu zniżek i promocji. To będą zniżki m.in. na obiekty sportowe, takie jak Aquarius Kopernik chociażby, czy korty tenisowe, obiekty Mosir. To będą również zniżki i promocje na obiekty kulturalne. To mam na myśli tutaj chociażby Zabrzeńską Filharmonię czy Zabrzeński Teatr Nowy. Oczywiście zapraszamy do tego programu również podmioty prywatne, takie jak restauracje czy inne miejsca rozrywki. Karta będzie wydawana czasowo, prawdopodobnie na 2 lata. Karty mieszkańców są popularne w całej Polsce. Większość miast działają na podobnych zasadach, a różnią się tylko nazwą. Katowicka Karta Mieszkańca, Karta Moja Pszczyna, Karta Mieszkańca Rybka w Rybniku. W stolicy województwa karta obowiązuje od września 2020 roku. Od tego momentu wyrobiło ją ponad 123 tysiące osób. Aktualnie upoważnia do zniżek w ponad 130 instytucjach, z czego 120 to są podmioty prywatne. Te najwyższe zniżki, sięgające 60%, dotyczą chociażby katowickich basenów. To bardzo popularna zniżka. Z niej skorzystano już ponad 800 tysięcy razy. Katowiczanie mogą korzystać z karty mieszkańca również poprzez aplikację. W Zabrzu brana jest pod uwagę karta elektroniczna w systemie mObywatel.